Cześć, jestem Daniel, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób możecie wyciągnąć akumulator z Waszego wózka Airwheel H3T. A więc zaczynajmy! Aby wyciągnąć akumulator w tym oto wózku, niezbędne jest odkręcenie tego tutaj przewodu. Wyciągnięcie kabla. Złapanie tutaj za tą oto rączkę oraz wypchnięcie tej blaszki poniżej akumulatora. I tak oto mamy wyciągnięty nasz akumulator. W analogiczny sposób możemy akumulator włożyć z powrotem do wózka. Wystarczy, że wsadzimy go w te oto szyny i wepchniemy aż do momentu zaskoczenia blaszki i przykręcimy ten oto przewód, który wcześniej odkręcaliśmy. Dzięki łatwemu sposobowi wyciągania akumulatora możemy naładować tylko akumulator w domu, bez konieczności wnoszenia całego wózka. Kolejną zaletą wyjmowanego akumulatora jest możliwość dokupienia drugiego akumulatora i wymiany pomiędzy nimi w trakcie trasy, aby zwiększyć dystans, jaki możemy pokonać. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za Waszą uwagę i do następnego odcinka. Na razie!